3 września, wielu tam narzeka, że się zaczyna wrzesień, że powrót do szkoły i same smutki. Ja tu chciałem Wam pokazać, może troszeczkę przyświecimy. Ja tu chciałem Wam pokazać, dla mnie wrzesień, fakt, że jak byłem młodszy, też był dramatem, bo trzeba było chodzić do szkoły i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wrzesień to są zbiory, tak jak tu mam winogrona, to są zbiory, można powiedzieć, z takich dzikich terenów. Tu mam akurat czeremchę i nawłoć, z czego będę robił soki. No tu sobie właśnie jadłem to winogrono, dość dobre, kwaskowate, być może jeszcze powinno trochę dojrzeć, ale na moje już jest dobre. Za dużo też nie ma co tam kombinować z tym dojrzewaniem, bo wtedy robaki to za szybko zjadają. A więc wrzesień to są dla mnie zbiory, jak widzicie, 3 takie duże siatki zebranych owoców. Ponadto jeszcze pokażę zbiory na zewnątrz, tam właśnie akurat fasole. Będę miał do zbierania. A więc to jest właśnie wrzesień. Dzisiaj jest, mówię, 3 wrzesień, a więc początek tych zbiorów. No a więc ciężko tu mówić o jakimś tam dramacie. Jak masę warzyw kopalnych i... O, a tutaj jest na przykład zbiór fasoli. Muszę troszeczkę poprawić kamerę, bo mnie tutaj, jak się mi uda, to w ogóle... Dobra, bo mam podładowaniem telefon, troszeczkę mi tutaj się rozładował. O, a to jest zbiór fasoli, jak widzicie, po raz kolejny. Tutaj będę miał właśnie zaraz sporo tego do zbierania. I to jest właśnie dla mnie miesiąc wrzesień. A tu jeszcze dodatkowo linki stosuję takie, bo mi się przechyla konstrukcja. Nie widać tak może stąd. Co tam będzie widać, to będzie widać. No niestety. O, trochę za duże zbliżenie miałem. Konstrukcja mi się przechyla po prostu od wiatru i tak dalej. To jest taka konstrukcja z bambusu i muszę ją tutaj dodatkowo wzmacniać takimi sznurkami, żeby naprężać i z jednej, i z drugiej strony. No i tu pomidorki oczywiście, nie? No jak widzicie, pomidory. Malinowe dojrzewają, jest całkiem sporo ich tutaj. To jest właśnie dla mnie miesiąc wrzesień. Tu akurat tylko w tej folii mam na 6 m2 tak upchane to wszystko. O, tutaj też są pomidorki, tam jeszcze sałata rośnie, a tu papryka. O, papryka w takich pojemnikach na dole. W takich pojemnikach. No tutaj te ogórki, tu ogólnie mam trochę za mało światło, dlatego i te ogórki, co tam posadziłem, niektóre no tak licho rosną, bo za małe światła. W każdym razie no upchane mam tu wszystko na 6 m2. Tu jeszcze pokażę może papryka też, będę ją właśnie na dniach zrywał. Bo no tutaj faktycznie troszeczkę mało słońca, aczkolwiek też zauważyłem, że jedne, pomimo że z tych samych warunkach, jedna poszła do góry, druga na przykład, tak, te dwie trochę mniej. Nie wiem, czy to jest uwarunkowane od razu ilością słońca, czy po prostu no słabszy model, jak to mówią, nie? Jednej po prostu się uda, drugiej nie. Fakt, że no tu ślimaki cały czas mi dają się we znak. Na ślimaki mam tu porobione takie pułapki. Takie pułapki. Jak widać, takie coś, i tam wsypuję taki granulat o smaku truskawki. Mam więcej z takich pułapek. One wchodzą, wyjadają sobie i potem ładnie wchodzą gdzieś w kąt i się mumifikują. A więc jest to w miarę skuteczna metoda. No ale ślimaków jest po prostu dużo. Dlatego metoda metodą, a robią swoje. No,
tak to wygląda. Więc miesiąc wrzesień, jak widzicie, nie jest taki dramat, jak wszyscy mówią. O, tutaj taka fasola, jeszcze kolejny rzut będzie takiej żółtej, ładnej, widzicie, jest tego całkiem sporo. A więc nie można powiedzieć o wrześniu, żeby był jakimś dramatem. No tutaj w tej folii akurat mam właśnie taką kanciapę na rowery. Tam jeszcze z tyłu też stoi rower, akurat jest na samochodzie. I suszę zioła. Tu akurat suszę jemiołę. No nadciśnienie jest dobra. Już jest ładnie wysuszona. Niedługo będę ją pakował w takie właśnie worki siatkowe. No i na zimę będzie na do picia, a tutaj portulaka też widać, jak przerosła. No, jest faktycznie, może sobie tak zbliżę, tak to wygląda, takie grube łodygi. Ona ma dość dużo szczawianów, podobnie jak rabarbar tutaj na przykład, nie? Jak widzicie, rabarbar też no niestety ma dużo szczawianów. Nawet jak spojrzycie na kolor tych łodyg przy rabarbarze, są takie właśnie czerwone, nie? Czerwonawe. Fakt, że nie szczawiany akurat ten kolor nadają. I przy portulace też są takie czerwone. Ale faktycznie tutaj no rośnie niesamowicie, kurczę. Będę musiał poszukać jakieś przepisy na sałatki a może kompot z rabarbaru i z łodyg portulaki. Taka też jest słodkawa. No i tutaj lubczyk sobie ładnie rośnie, meliska, tutaj mięta, tu jeszcze rabarbar do końca. I tutaj chciałem wam powiedzieć, tu już nawet poziomki, jakieś niedobitki są, ale tu mam też melisę, też ładnie rośnie, też będę musiał, bo będę dzisiaj robił właśnie z chmielu i melisy wywar. I tu mam też takie zioła, ale ten temat jest tu, ten obszar trochę w tym roku zaniedbany. W każdym razie do tego haczyka, co poprzednie vlogi, co robiłem wyciąganie haczyka, to stąd pobierałem jaskółcze ziele. Akurat właśnie u mnie na ogródku staram się nie mieć tyle trawy i tui na tej części ogródka, co właśnie mieć tego typu. Tu mam nie chrzan, tylko ten seler. No i korzeń selera tu widzicie jest w ziemi, nie? Nawet już te korzenie są całkiem pokaźne, ale ja dla nasi bardziej tutaj mam, a to jest lubczyk. No lubczyka to trzeba co jakiś czas przerywać, bo te listki chorują. I po prostu chore się wycina, a wtedy nowe wyrastają i tak w kółko, nie? Mięty też jeszcze widzicie całkiem sporo. Tak sobie właśnie robię do butli miętę z cytryną i potem to piję, więc no tak wygląda tutaj kurdybanku. Jest od diabła, znaczy no dużo jest tego kurdybanku, jak widzicie. No i tak na każdym kroku właśnie, tak jak tu mam też te liście babki. I te liście babki właśnie przykładałem sobie, jak wyciągałem ten haczyk z ręki. A więc no wrzesień. Moim zdaniem to jest miesiąc zbiorów. O, tu właśnie mam sprzęt, którym robiłem ten tutaj ten element. Otwór i tutaj sznurek. Sznurek, który naciąga mi tą konstrukcję. On dalej jest oddalony. Może tak zobaczycie. Z tej perspektywy trochę dalej, no niestety komórka to tak tego nie chwyta. To są takie sznurki, którymi tu naciągam tą konstrukcję z bambusu, bo mi się raz przechyla, raz w jedną, raz w drugą stronę. I teraz będę musiał jeszcze parę sznurków dodać z przeciwnej strony, żeby ją naprężyć, bo mi się za bardzo odgięła w tę stronę. Ale taka ciekawostka, jak spojrzycie na liście, troszeczkę już ozdrowiały. Bo jak się okazuje, ta permakultura, zrobię o tej permakulturze kolejny vlog, tylko tak króciutko, no nie jest do końca ok, a więc w moich doświadczeniach, na przykład fasola, która tutaj, te odmiany akurat, te są ten Blauhilde i druga to jest ta Gold
Goldmarie i Blauthilde, to one wcale nie są takie wrażliwe, a jak rosły pod gałęziami tutaj, bo wyrastała taka chora gałąź tutaj ze świerku, o dokładnie ta, którą przycięłem, i tutaj z czereśni też, tam trochę widać takie te, no może bliżej. Nie chcę się za... Zawsze ten telefon niestety reaguje. Nie chcę teraz... O! Coś za... O! Widzicie, to są też poprzycinane gałęzie. Jak widać tu... Tu... No widać takie... Może tak pokażę. Tu... O, tu... No to, tu było ileś tych gałęzi w każdym razie takich... co wychodziły mi na fasole i... coś na tej czereśni jest, jakiś grzyb, i ten grzyb z deszczem mi leciał na liście fasoli i bardzo chorowała. I powiem wam, że od 2-3 tygodni jest tak obcięte i już, pomimo że już jest dużo mniej słońca, to już tylko gdzieniegdzie są chore liście, ale są dużo zdrowsze jak były, a więc ewidentnie to była przyczyna. A więc ta permakultura, gdzie tak mówią, żeby roślina pod rośliną rosło, no w moim doświadczeniu któryś rok z rzędu mi pokazuje, że nie. Muszą być rzędy, w miarę rośliny od siebie oddzielne, oddzielone i prowadzone w miarę, no tak jak się powinno prowadzić, a więc drzewa owocowe nie mogą być zbyt wielkie, bo wtedy ciężko się zbiera i ciężej robić na nich pielęgnację przeciwko różnym chorobom, i tak samo po kolei wszystkie inne rośliny, jeżeli chcemy je mieć w procesie do użytku, czyli do zbierania plonów, to muszą być faktycznie moim zdaniem prowadzone w oddzielnych rzędach. Jedynie co, to uważam, że jest taka ciekawostka, gdzie o, na przykład tak jak macie tutaj te pojemniki, to można takie pojemniki, uważam, zakopać w ziemię, tak jak tutaj mamy te ażury betonowe, i zrobić ogólnie taką konstrukcję, że na te pojemniki kłaść takie ażury betonowe, żeby jak najmniej się narobić, a żeby to nie gniło i tak dalej, i tak dalej. I co to robi? Lepsze utrzymanie temperatury. No tu akurat nie zrobię tego, gdzie wjeżdżam tu samochodem, bo na pewno by to nie wytrzymało i by popękało, ale jeżeli by tylko po takich ażurach by chodził, przykładowo tak jak tu mam ścieżki, no to faktycznie można byłoby zrobić takie coś, że pojemniki, pod które, na które by się kładło te ażury betonowe, i wtedy faktycznie to utrzymanie tej temperatury byłoby bardziej takie równomierne. Być może zrobię coś takiego właśnie w tym projekcie Moja Woda, nie wiem jak to się uda, być może, i wtedy faktycznie jak przychodzą, powiedzmy, mrozy, to no może tutaj ja mam za ciasno, żeby coś takiego zrobić, to bardziej miało zastosowanie w sadach, gdzie pierwsze przymrozki, to jednak parowanie z tych ciągów wodnych by powodowało, że ta temperatura by nie była taka aż niska, i znowu w upalne dni też ta temperatura troszeczkę bardziej byłaby obniżona przez takie zasoby, wkopane zasoby wodne. Ale to mówię, u mnie jest to akurat na działce trochę za ciasno, żeby coś takiego kombinować. Być może zrobię tutaj taką studnię na deszczówkę i to będzie tylko tu w tym miejscu. Bo tu jest faktycznie taki martwy punkt, że mógłbym coś takiego zrobić. No i to by było wszystko, nie? A jeżeli chodzi właśnie o... Jeżeli chodzi o... wrzesień, no to właśnie... No dla mnie wrzesień jest bardziej porą zbiorów, jak dramatu. I... Zrobię jeszcze potem kolejny vlog, jak instaluję te linki tutaj wsporne do fasoli, te przeciwstawne, żeby mi się fasola nie odchylała, ale to będę musiał troszeczkę inaczej ustawić telefon i to będzie jakiś kolejny vlog. I zrobię od razu też o tym, jak to będę robił, i o tej permakulturze, o moim zdaniu na temat permakultury. No dobra, ale to właśnie by było tyle z września. Na razie wszystkim, trochę tak się pożegnam, nie wiem jak mnie tam widać, ale może tak trochę swoją facjatę pokażę. Taki to jest mój zagon, a tu jeszcze mam taki zagon, wam pokażę, bardziej rekreacyjny. Zdrowie wam powiem, to podstawa. Zdrowie to podstawa. Ja mam 4 choroby przewlekłe zdiagnozowane, a w zanadrzu kryje się 5. Dlatego tak zabiegam o te ziółka, ziołeczka.
bo bez tego to nic się nie da zrobić. O, tu mam taki zagon estetyczny bardziej. A więc jak widzicie, o, trawka, już nie ma nic do jedzenia. Kwiatki różne, różniste. 4 wrzesień całkiem ładnie też się wygląda, nie? Fakt, że to już jest końcówka sezonu, niedługo to się wszystko zmieni. No niestety już obumrze i tak jak ten kwiaty tutaj. I znowu będzie ta długa, zimna pora. No ale tego nie przeskoczymy. Tak to wygląda w naszym klimacie, w naszej szerokości geograficznej. Namawiam wszystkich ogólnie do zagospodarowywania na maksa działek i pod taki teren, jak to się mówi, rekreacyjny i pod taki teren użytkowy. Też do, no gdzie teren rekreacyjny, tutaj to trawka, traweczka, jak widzicie, żadnych ziół, bo to jest rekreacja, tu nie ma być żadnych jakichś użytków, tylko tu ma być rekreacja. A tam, gdzie użytki, to użytki, tam staram się właśnie trawę wręcz wytrzebić. Tu będę starał się wszędzie, żeby był rdes ptasi, właśnie babka okrągłolistna, mniszki, niech to właśnie tu się rozwija. Fajnie mam akurat tak oddzielone te dwa miejsca, tam jest oddzielone tym wjazdem i jest taki podział konkretnie na sektor A i sektor B, powiedzmy. Sektor A jest taki, powiedzmy, rekreacyjny, a sektor B będzie zdecydowanie bardziej zielarski. No i jak jest taka możliwość, uważam, że każdemu polecam w dzisiejszych czasach tak zagospodarowywać, bo idą ciężkie czasy, może być problem z żywnością, z lekami. No trzeba będzie coraz bardziej starać się leki robić i różnego rodzaju jakiejś własnej produkcji farmaceuty, żeby to miało ręce i nogi. No i żywność, chociaż część żywności mieć takiej swojej, którą się nie najemy, ale zawsze coś dostarczy do organizmu niepędzonego na żadnych nawozach, gdzie chociaż trochę ten organizm dostaje jakiegoś takiego czystego towaru, czystego pożywienia, któremu chociaż trochę wspomaga go w regeneracji, nie? Będziemy cały czas się faszerować chemią, no to się organizm będzie miał jak regenerować, a jak będzie tak trochę miał to chemiczne żarcie plus takie właśnie niechemiczne, no to ta regeneracja jest możliwa. Dobra, to by było wszystko. Jak już widzicie, zielenina, zielenina i jeszcze raz zielenina i owoce różnej maści na tak małym obszarze. Da się. Na razie, cześć. To właśnie jest dla mnie wrzesień. No, cześć, hej.